Wrząca kąpiel. Drodzy Państwo, uprzejmie witamy. Na pewno nie będziecie żałować, że zarezerwowaliście miejsca w hotelu Drombo. Dobrze wygląda, a i ceny przystępne. Pokoje i apartamenty są komfortowo wyposażone. Ceny bardzo atrakcyjne. Mamy także marmurowe baseny i złote wanny. Paniom polecamy kąpiel w mleku. Zapraszamy. Jesteśmy zawsze do Waszych usług. Naprzód, szybciej! Zdaje się, że wasze usługi nie są takie doskonałe. To taki nasz zwyczaj na powitanie. Ten marmurowy basen jest cudowny. Przecież to drewno, to imitacja. Czy według pana to jest antyczny marmur? Początkowo miał taki być, ale później zabrakło nam funduszy. Ta wanna nie jest ze złota, tylko z kolorowego metalu. Myli się pan, zaraz udowodnię. Słyszy pan? Taki dźwięk wydaje tylko 4-karatowe złoto. Życzy pan sobie jeszcze czegoś? Czy według ciebie to jest rzeczywiście mleko? Ma pani wątpliwości? Od producenta do konsumenta. Zadowolone? A teraz specjalność naszego hotelu. Przepyszne, smażone grzyby. Spróbujmy. Jak smakują? Pyszne, znakomite. Nie ma róż bez kolców, nie ma trujących grzybów bez trucizny. To arcydzieło perfidii. Paraliż nie potrwa długo. Tyle, żebyście mogli oczyścić pokoje z pieniędzy i biżuterii. Skończyliśmy, Dronio. Możemy się wynosić. Wspaniale. Cześć, kurczaki. Poczekaj, nie dam rady. Przystanek autobusowy jest daleko. Prawie wyczerpały mi się baterie. Mam pomysł. Spróbujmy pojechać autostopem. Znakomicie, zgadzam się. Odpowiednio się ustawię. Myślę, że zadziała. Spójrzcie, nadjeżdża samochód. Co za szybkość. Głupi, jak tylko zobaczysz dziewczynę, zaraz tracisz głowę. Znalazłoby się trochę miejsca. Natychmiast ruszaj. Wydawali mi się podobni do kogoś. Mnie też się tak zdawało. Oszukali nas i okradli. Spójrzcie na ten folder. Przyjeżdżajcie do 8 cudu świata. Pokoje, obsługa, kuchnia najlepszej jakości. Przyjeżdżajcie do hotelu Drombo. Oczywiście, to oni, to ich znak. Podziwiajcie latającego robota Kamoto. Moja najlepsza praca wykonana z hartowanej stali. Jak ci się podoba? Wspaniały, prawda? Zamawialiście coś do jedzenia? Ja nie. Ani ja. To musi być od Dokurobeja. Wasz oddany Dokurobei życzy wam smacznego. Smacznego? Znalazłem kamień Dokuro. Znajduje się w zamku w Ajidai. Nigdy nie słyszałem o takim mieście. Chcesz podważyć wiarygodność moich słów? Zamek jest pilnie strzeżony. Kiedy taśmy się skończą, samo wybuchnie. Tym razem bez obaw. Wymyśliłem ochronę przeciwwybuchową. Ta kopuła nas ochroni. Czyżby poszedł sobie nie wybuchając? Przeklęty, z nim nigdy nic nie wiadomo. Chodź szybko, Janet. Poczekajcie na mnie. Załoga gotowa? Rozkaz, Dronio.
Tym razem nikt nie powstrzyma Agemona, obrońcy uciśniony. Słyszałem hałas. Tam, szybko. To na nic. Nigdy nie złapią Gemona. Miejmy nadzieję. On kradnie bogatym, żeby dać biednym, prawda? Tak, chodźmy. Uprzejmy złodziej. Chyba będziemy mogli go wykorzystać. Też tak myślę. Dlaczego nie jesz ze swojego talerza? Żebyście wiedzieli, jakie to było smaczne. Jak się czujesz? Musimy znaleźć lekarza. Nie, zaraz mi przejdzie. Trzeba dogonić trójkę Drombo. Szefie! Musisz się leczyć. Co się stało? Boli go żołądek. Pewnie coś zjadł. Zaprowadzę was do znajomego lekarza. Dziękuję. Jest pan bardzo uprzejmy. Dziękuję, doktorze. Po tym naparze czuję się lepiej. Cieszę się. Nie wiem, czy mam dość pieniędzy. Nie martw się. Każdy może się leczyć za darmo. Ten człowiek mnie opłaca. Moi rodzice byli tak biedni, że nie stać ich było na leczenie dzieci. Nie chciałbym, aby to się komukolwiek zdarzyło. Wiem, że pewna rodzina nie jest w stanie zapłacić za mieszkanie. Proszę, dajcie jej te pieniądze. Jesteś dobroczyńcą. Ależ skąd? Nie wiemy, jak ci dziękować. Biedni ludzie żyją tak skromnie, a bogaci opływają w luksusy. Poddany nie potrafi się temu przeciwstawić. Alarm! Tam pobiegł! Złapcie go! Nigdy mnie nie złapiecie. Jutro wam pokażę. Od dawna myślałem, żeby wejść do zamku i zabrać wszystkie skarby. Niepotrzebnie biegacie w koło. Słyszeliście, co on ma zamiar zrobić? Tak, to wielkie szczęście spotkać złodzieja, który sam do siebie mówi. Mamy wyjątkową okazję. Poinformujemy straż, a gdy będzie zajęta łapaniem go, wejdziemy do zamku. Co wy na to? To się nazywa złodziejska żyłka. Naprawdę jesteś świetna. Nie traćmy czasu. Rozkaz. Wkraczamy do akcji. Stój, Gemon! Jesteś w naszych rękach. Nie możesz już uciec. Musisz się poddać. Przeklęci, skąd wiedzieliście? Cicho bądź. Pilnujcie go, żeby nie uciekł. Wchodzimy. Tam jest kamień do kuro. Nareszcie! Cudownie, nie mogę w to uwierzyć. Kto to był? To pewnie nasz kolega po fachu. Nikt inny o tym nie wiedział. Nie ruszaj się. Jutro zobaczysz, co cię spotka. Kto mnie zdradził? Za wszystkie swoje kradzieże Gemon został skazany na śmierć przez ugotowanie. Nigdy nie myślałem, że tak skończy. Nie chcę takiej strasznej śmierci. Wskakuj! Stójcie! Il vostro signore, inclinate. Na kolana. Ascolta, Gemon, jeśli oddasz wszystko, co ukradłeś, kara będzie łagodniejsza. Non posso farlo e non lo farei comunque perché le Nigdy. Ukradłem pieniądze bogatym, a oddałem je biednym. Nie ukradłem dla siebie, ale dla tych, co nie mieli czym nakarmić własnych dzieci. Ma rację.
Ekscelencjo, kim jesteście? Odzyskaliśmy wszystko, co zostało skradzione w zamku tej nocy. Oszczędźcie mu życie. Chciał tylko pomóc biednym. Wybaczcie mu, proszę. Ekscelencjo, błagam was. Dobrze, natychmiast uwolnić więźnia. Do licha, to znowu oni. Przybywa banda Drombo. Dopóki będziemy istnieć, zło będzie triumfowało. My też jesteśmy dobrzy. Albo lepsi. Nie wszystko zło to, co się świeci. Jatta królu, zaatakujemy ich jednym z trzech robotów. Ricevuto! Trzy roboty Jatta oczekują na swoją kolej w hangarze Jatta Króla. Gulko reprezentuje Jatta Pandę, Kociko Jatta Doilera, a Parko Jatta Bula. Muzyka! Stać! Zwyciężyłam. Parko wygrała dla Jatta Bula. Jatta Bul. Ruszamy. Jatta! Ecco Jatta Uno. Oto Jatta 1. Walczymy ze złem. Il nostro scopo è sconfiggere il male. Nigdy ich nie pokonamy. A więc przegracie. Bardzo mi przykro. Przecież jeszcze nie rozpoczęliśmy walki. Jatta Bul, jedź. Do licha, zrób coś, bojaki. Nie martw się. Zaraz coś wymyślę. Chyba to go trochę osłabiło. Weź to, postawicie na nogi. To też przewidziałem. Przygotowałem plastikową bombę. Ładna. Co ci oszuści mu rzucili? Jatta Bul, nie jedz tego. To niebezpieczne. Mój komputer mówi, że chodzi o bombę plastikową. Jak tylko ją połknie, rozleci się na miliony kawałków. Jesteś geniuszem. Nie doceniałam cię. Nawet świnka może wspiąć się na drzewo, kiedy jest chwalona. Przestańcie. Denerwujecie mnie. Jatta Bul, zjedz to. Panie i panowie, niespodzianka tygodnia. A to co? Chyba skarpetki. Pewnie naszym przeciwnikom zabrakło wyobraźni. Czuję jakiś niepokój. Co robisz? Chcesz uciekać? Nie, chciałem tylko włączyć główny silnik. Chcesz ich spalić? Oczywiście. Mimo, że roboty skarpetki wyglądają jak zwykłe skarpetki, wewnątrz mają zainstalowane mikrokomputery. Co
oni do diabła robią? Coś niezbyt przyjemnego dla nas. Spadajmy nieco wolniej. Uderzenie nie będzie tak silne, a i kontakt będzie przyjemniejszy. Zaraz będę przy tobie, ślicznotko. Nie jestem twoim materacem. Niestety, wiem. Wzbudza pani mój szacunek. Nie ma spokoju z tymi draniami. Weszli do maszynowni. Zrób coś, na co czekasz? Czasem mam ochotę przejść na stronę nieprzyjaciela. Panowie, wasz kamień, zwycięstwo! Allora, pronti ragazzi? Gotowi? Via col grido! Yatta! Yatta! Yatta me! Yatta bull! Dovete perdonarmi. Wybaczcie, powinienem być mniej łaskawy dla bogatych, a bardziej dla biednych. Co do ciebie, Gemon, nie możesz więcej kraść. Dobrze, panie. Wybaczam ci, ale już nigdy nie chcę słyszeć o kradzieży. Ja zajmę się krajem. Sprawię, że nikt nie będzie już biedny. Oto kamień do Kuro. Proszę go dobrze schować. To nie kamień do Kuro, tylko pumeks. Znowu nie do Kuro? Trójka Drombo będzie zawiedziona. Sądzisz, że ta droga jest dobra? Nie wiem. Jedźmy naprzód, żeby ominąć do Kurobeja. Myślisz, że nas nie ukaże? Jestem pewien, że zaraz się zjawi. Oto wasza kara! Co to jest? Nic nie widzę. Co powiecie na kąpiel we wrzątku? Moje informacje w sprawie kamienia do Kuro nie były prawdziwe, ale was ukażę, bo znowu przegraliście. Pozwolę wam wyjść, kiedy będziecie odpowiednio ugotowani. Jesteście gotowi? 1, 2, 3, do Kurobej, idź do diabła!